Lek na katar jak ten używany jest przez wiele osób. Pomaga uporać się z katarem, który naprawdę dobija. Szczególnie trudno jest go znieść zimą, ale niektórzy mają z nim problem przez cały rok. Oni też używają zakazanego od niedawna leku. Mało kto wie, że zagraża ich zdrowiu. Jeśli chcesz w porę pozbyć się zagrożenia, czytaj dalej. Lek na katar może być stosowany podczas problemów alergicznych, ale także i przy zwykłych, codziennych dolegliwościach. Przeznaczony jest również do stosowania na zewnątrz ucha. Ma wielu fanów, ponieważ jest skuteczny. Jednak należy go wyrzucić, a przynajmniej tak podaje główny inspektor farmaceutyczny, który wydał jednoznaczną opinię: lek nie nadaje się do użytku. Lek na katar wycofany na terenie całego kraju? Lek na katar, o którym mowa, nazywa się Sudafed Xylospraycha. Substancja aktywna, która odpowiada za działanie leku, to ksylometazolin i hydrochloridum. Jednak nie wszystkie opakowania Sudafedu należy wyrzucić do kosza. Chodzi konkretnie o te, których zawartość roztworu wynosi 1 mg/ml z 10 serii F143280A. Istotna jest też data ważności. Z obrotu wycofana została seria, której można używać do 30 września 2020 roku. Aerozol został wycofany na terenie całego kraju. Wszystko z powodu niespełnienia wymagań względem jakości, co przekładało się na niesterylne warunki produkcyjne. Istnieje więc niebezpieczne prawdopodobieństwo, że lek jest zanieczyszczony, co może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sytuacja opanowana. Według medialnej informacji lek jest już wycofywany z aptek, a Polacy, którzy dowiedzieli się o całej sytuacji, postanowili wyrzucić lek, jeśli znajdował się on w ich apteczce. Miejmy nadzieję, że wszyscy użytkownicy leku poznają szczegóły sprawy i zutylizują nieudany produkt w pobliskiej aptece. Jeśli to czytasz i znasz kogoś, kto używa Sudafedu z serii F143280A i z datą do 30 września 2020 roku, poinformuj go o sytuacji, nim będzie za późno.